Witam Państwa w piątek, 28 sierpnia ze studia przy ulicy Floriańskiej. Dzisiaj w wiadomościach opowiemy o instalacji separatorów na drodze krajowej nr 88. Sprawdzimy, jak wygląda kwestia zapisywania dzieci do szkół podstawowych. Przypomnimy też o kolejnym spotkaniu Piasta. Tomek Czoik, zapraszam. Września w ramach cyklu Na pożegnanie lata w Parku Chopina o 19:00 zagra Gliwicka Orkiestra Kameralna. W tegorocznym programie znajdą się hity muzyki filmowej. Pod batutą Macieja Sztora zabrzmi muzyka takich przebojów jak Gwiezdne Wojny, Gladiator czy Piraci z Karaibów, a także znane i lubiane piosenki oraz duety z takich produkcji jak Król Lew, Piękna i Bestia, Robin Hood w wykonaniu solistów Anny Lasoty i Jacka Kotlarskiego. Nie zabraknie również innych atrakcji. Kończy się tegoroczne kino plenerowe. Ostatni akt cyklicznej imprezy odbędzie się w niedzielę pod radiostacją. Propozycje dla siebie znajdą jak zawsze dzieci i dorośli. O 18:00 młodsi widzowie zobaczą obraz pod tytułem Czarnoksiężnik z Oz, powrót Dorotki z 2013 roku, nawiązujący do słynnego amerykańskiego musicalu, opowiadającego o przygodach 12-letniej Dorotki, blaszanego drwala, stracha na wróble i tchórzliwego lwa. O 20:00 propozycja dla starszych widzów. Film Baczyński w reżyserii Kordiana Piwowarskiego. Jest to historia o burzliwym życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w którego wcielił się Mateusz Kościukiewicz. Spora część wypadków na drodze krajowej nr 88 była spowodowana złym nawykiem kierowców, zawracaniem na ruchliwej trasie. Właśnie dlatego Zarząd Dróg Miejskich zdecydował o zainstalowaniu separatorów, które mają ten manewr uniemożliwić. Droga krajowa nr 88 to miejsce, w którym dochodzi do wielu wypadków i kolizji. Zarząd Dróg Miejskich w wybranych miejscach zamontuje separatory. Lokalizacje tych separatorów zostały uzgodnione wraz z Komendą Miejską Policji w Gliwicach. Są to miejsca, w których kierowcy najczęściej przekraczają podwójną linię ciągłą, czy dopuszczają się innych zagrażających bezpieczeństwu zachowań. Na czas montażu wprowadzono ograniczenia dla kierowców. Wyłączone są każdorazowo wewnętrzne pasy ruchu, także ruch odbywa się tylko pasami skrajnymi, po jednym pasie w obu kierunkach. Jest też ograniczenie prędkości. W tym miejscu obowiązuje do 40 km na godzinę ze względu właśnie na bezpieczeństwo tych ludzi, którzy montują separatory. Dokładny czas zakończenia robót nie jest znany, a wykonawca stara się go skrócić. Prace tam na miejscu są w dosyć takim niebezpiecznym miejscu i wykonawca podjął decyzję o tym, że będą pracowali nieco krócej. Gdy prace się zakończą, bezpieczeństwo, przynajmniej na wybranych odcinkach, wzrośnie. Wielu rodziców zastanawia się, czy warto posyłać swoje dzieci do szkoły podstawowej w wieku 6 lat. Sprawdziliśmy, jak kwestia zapisywania najmłodszych do podstawówek wygląda w Gliwicach. Już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Wielu rodziców obawia się jednak, czy posyłanie 6-latków do klas pierwszych jest dobrym rozwiązaniem. Z rozmów z rodzicami potwierdza się to, czego sam jestem pewny, że dla dziecka tak naprawdę ważna jest grupa rówieśnicza, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w tejże grupie i w tych klasach, pomieszczeniach, w których przyjdzie mu się uczyć. Mówiąc najprościej, ważniejsze od miejsca nauczania jest atmosfera. I jeśli ta będzie dobra w szkole podstawowej, a nauczyciele są w tym kierunku szkoleni, to dziecko będzie zadowolone. A ile dzieci jest zapisanych do klas pierwszych w tym roku? Około 1770 dzieci 6-letnich zasili klasy pierwsze w naszych szkołach podstawowych. Na chwilę obecną w Gliwicach na 1770 dzieci odroczonych jest 180. Zdaniem wydziału to dobra wiadomość, bo w innych miastach wskaźniki te są gorsze. To jest satysfakcja dla nas jako dla Wydziału Edukacji, ponieważ świadczy o wysokim poziomie edukacyjnym przedszkoli i dobrym przygotowaniu szkół na przyjęcie 6-latków. W województwie śląskim do pierwszej klasy ma pójść we wrześniu ponad 46 tysięcy 6-latków i 23,5 tysiąca 7-latków. W ubiegłym roku szkolnym rodzice złożyli 5663 wnioski dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego. Co gorsza, wnioski mogły zostać złożone kilka tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego. A zdaniem specjalistów nie ma nic gorszego niż powrót ucznia szkoły podstawowej do przedszkola. Jutro kolejne spotkanie rozegrają piłkarze Piasta Gliwice. Niebiesko-czerwoni na własnym obiekcie o 15:30 zmierzą się z Górnikiem Łęczna. Zdecydowanym faworytem pojedynku są gospodarze, którzy prowadzą w tabeli ekstraklasy.
Piast w 6 spotkaniach zgromadził aż 15 punktów, łączna zajść jedynie 7. Miejsce kontuzjowanego Bartosza Szeligi w sobotę prawdopodobnie zajmie Gerard Badia. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości. Można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie. Za chwilę prognoza pogody na sobotę. Dziękuję za uwagę, życzę miłego weekendu.